Kolejny skutek uboczny choróbska. Wyciekły kolejne maile Morawieckiego. Płaca minimalna. A na koniec Janusz Korwin-Mikke znowu w akcji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale moment, zanim zaczniemy, nie wiem czy wiecie, ale prowadzimy także drugi kanał z sądami ulicznymi, co mówią, gdzie co tydzień, co piątek, wrzucamy regularnie dla was sądę uliczną. Ostatnio na przykład zapytaliśmy się Polaków, czy powrót Donalda Tuska jest według nich słuszny, czy niesłuszny i dlaczego. Jak się okazało, ludzie w ogóle o tym nie wiedzieli nawet. Serio, patrzcie na to. Czas wrócił, no taka duża sprawa jest, nie? No, trudno powiedzieć, ale coś tam no, niby zrobi. Ale to jest, będzie na dobre wyjdzie, czy na złe? Polsce, Platformie? Tak, pół na pół. Także, no, jak oni nie mają zdania na temat, który jest w mediach wszędzie, no to na jaki temat mogą mieć zdanie? Nie wiem. Zobaczcie sami, ocencie ten film i koniecznie zostawcie suba i dzwona na co mówią, żeby nie przegapić kolejnych sąd ulicznych, bo serio wypruwamy swoje żyły, żeby wam się to podobało. Robimy to tak, żeby to dla was był fajny content. Wbijajcie na co mówią i widzimy się co piątek o 17, a teraz lecimy z pierwszym tematem. Variants like Delta, which is quickly becoming the dominant strain in many countries, we're in a very dangerous period of this pandemic. Rozprzestrzenienie się wariantu Delta grozi setkami tysięcy przypadków długiej zarazy, czyli zespołu trwających wiele miesięcy po infekcji dolegliwości, takich jak zmęczenie, problemy ze snem i koncentracją, informuje The Guardian. Długa zaraza, opisany również jako syndrom postzarazowy, to zespół kilkunastu objawów, które mogą utrzymać się przez wiele miesięcy po przejściu zakażenia. To m.in. duszności, wycieńczające zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia snu czy problemy z pamięcią i koncentracją. Biorąc pod uwagę wszystkie warianty, z którymi mieliśmy do czynienia, każde zakażenie, nieważne czy była to bezobjawowa infekcja, czy ciężki przypadek wymagający hospitalizacji, wiąże się z 10-20% ryzyka rozwinięcia się syndromu długiej zarazy. Nie widzieliśmy od tej zasady żadnych wyjątków, tłumaczy profesor Danny Altman, immunolog z Londynu. Dodaje, że przyczyny długiej zarazy i mechanizm jego działania wciąż są bardzo niejasne. Pojawiają się jednak dowody na to, że syndrom jest wywoływany działaniem wirusa na układ odpornościowy człowieka, pisze The Guardian. Dziennik przywołuje też ostatnie badania brytyjskich naukowców, z których wynika, że na długą zarazę bardziej narażone są kobiety oraz osoby chorujące na astmę. Widzimy, że przyjęcie dwóch dawek antidotum znacząco zmniejsza ryzyko przejścia długiej zarazy, mówi epidemiolożka z Londynu. By the end of this September, we're calling on leaders to vaccinate at least 10% of people in all countries. Dolegliwości takich jak zmęczenie, problemy ze snem i koncentracją. Coś mi się wydaje, że miałem COVID-a, zanim to było modne. Jednak nie od dziś wiadomo, że jak już się na tę chorobę choruje, to życie może się pogorszyć, stan życia może się pogorszyć. Relacje osób, które przeszły zakażenie, są czasami no, wstrząsające. Jednak najgorsze chyba w tym zakażeniu jest to, że nie zawsze skutkuje ono chorobą i można przechodzić sobie wirusa w ogóle nie wiedząc, że się go ma. I rodzi się tutaj pytanie, na ile właśnie to długoterminowe konsekwencje są niebezpieczne. Wiele osób, które przeszły chorobę, mówią, że wracało albo wręcz wraca do kondycji sprzed choroby miesiącami. No i pytanie, jak to jest z tymi ciężkimi powikłaniami. Z tego badania wynika, że nawet osoby, które choroba dotknęła, mogą borykać się z tak zwaną długą zarazą. Całe szczęście na rynku pojawia się coraz więcej nowych preparatów medycznych, które mogą nas uchronić przed takimi skutkami, co oczywiście promują wszystkie rządy. Ale tutaj też trzeba zadać sobie pytanie, czy to, że słyszymy o tych długich skutkach COVID-a, tak często, no jak to się przekłada do ilości osób z takimi skutkami? Czy to jest częste, czy po prostu często pompowane w mediach? Bo takich statystyk tutaj nie ma. Jest coraz więcej antidotów. Wiemy też, że coraz więcej leków się pojawia, różnego rodzaju rehabilitacje, które mają za zadanie właśnie ogarnąć tego typu długoterminowe konsekwencje też. Więc no, jakby nie było, no, nie panikowałbym. Raczej tak wiecie, na chillu, nie? Następny.
Michał Dworczyk dołączył do długiej listy polityków ofiar hakerów. Są na niej głównie rządzący. Z całym szacunkiem dla walki Białorusinów, to też jest polityczne złoto dla nas, napisał Mateusz Morawiecki w mailu, który rzekomo wyciekł ze skrzynki Michała Dworczyka. To dalszy ciąg afery e-mailowej. Przeciek wskazuje m.in. w jaki sposób premier chciał wykorzystać sytuację w Białorusi do wewnętrznej polityki. Do sieci wyciekły rzekome maile Mateusza Morawieckiego dotyczące sytuacji w Białorusi. Wiadomości m.in. do wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, rzecznika rządu Piotra Müllera i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, szef rządu dopytował w sierpniu 2020 o pogłębione analizy, w których opisana miała być sytuacja reżimu w Mińsku. Morawiecki wymienił kilka zagrożeń, które go interesują. Czerwone ludzi, zielone ludziki, białoruskie ludziki, sytuacja gospodarcza, kto stoi za panią Cichonołuską, co na to wszystko Amerykanie, czy to jest robota Putina, co mówią nasze służby specjalne. W innym mailu Morawiecki przedstawia pomysł zaproszenia ówczesnego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo na mini szczyt V4 B3 plus Ukraina na temat Białorusi w Warszawie. To by było wow, pisze premier i dodaje kilka zdań dalej, że takie spotkanie z całym szacunkiem dla walki Białorusinów to też jest polityczne złoto dla nas. Premier wskazuje również dwa aspekty tej sytuacji korzystne dla władzy. Pierwsza wewnętrzna, opozycja i Tusk bezradni, tematy Solidarnej Polski, prowokacje, zamrożenie. Druga europejsko, gdzie ta solidarność europejska, gdzie troska o wartości demokratyczne i prawa człowieka. Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku toczyła się batalia o mechanizm powiązania wypłaty eurofunduszy z praworządnością. Właśnie wtedy ziobryści krytykowali rząd za działania na tym profilu. Konflikt był na tyle intensywny, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje nawet o potrzebie przeprowadzenia przedwczesnych wyborów. Maile pokazują, że premier chciał wykorzystać sytuację w Białorusi do uporania się z politycznym przeciwnikiem. Pracownicy Morawieckiego w odpowiedzi na jego propozycje wspierają pomysł premiera, ale po wymianie kolejnych maili opracowują plan Solidarni z Białorusią. Jednak z roboczych nazw miał być to plan premiera Mateusza Morawieckiego dla Białorusi. Wśród głównych punktów planu pojawiła się m.in. wsparcie dla represjonowanych czy program stypendialny dla studentów i naukowców, a także ułatwienia przy wjeździe na teren RP czy pomoc niezależnym mediom, m.in. Belsatowi, Karcie 97, Radiu Racja. Ponadto pojawił się pomysł na sejmową uchwałę oraz informacje Morawieckiego na forum Sejmu na temat programu. Poseł PiS Marek Suski, wiceminister rozwoju Iwona Michałek czy minister rodziny Marlena Maląg. Drogi elektroniczne. A teraz... Co ciekawe dla wielu komentujących internautów, to jest jakieś szokujące. Że jak to tak? Że to politycy nie pomagają z dobroci serca? To nie jest tak, że walczą o jakieś wartości? Że pomagają innym krajom finansowo, dając im miliony, jak nie miliardy, zupełnie za darmo, żeby komuś żyło się lepiej? No ludzie, to jest polityka, to jest biznes jak każdej innej firmy. Tu zawsze chodzi tylko o pieniądze i władzę. A ten, kto uważa inaczej, jest zbyt łatwo wierny, zbyt łatwo ufa mediom, które są zazwyczaj opozycyjne, bo to opozycyjnie jest tak, że rząd robi coś źle, a oni by zrobili coś dobrze. Gówno prawda. Nikt nie mieszałby się w sprawy Białorusi, jakby nie miał w tym politycznego interesu. W tym wypadku chociażby powstrzymanie konkurencyjnej firmy Rosji od nadmiernej ekspansji na rynku, czyli na świecie. Jakby to był kraj neutralny, bez wartości eksportowej, bez strategicznej pozycji geograficznej, ani bez potencjalnego dobrego PR-u w mediach, kiedy im się pomoże, to nikt by nawet palcem nie kiwnął, kiedy Putin by ich zmiatał z powierzchni ziemi. Wbrew pozorom i tej całej gazetowyborczej nagonki, to jest kolejny mail na korzyść naszego rządu. Bo o czym to świadczy? Ano o tym, że nie są to jakieś emocjonalne pachołki, które podejmują decyzje pod wpływem impulsu, a poważni politycy, którzy chłodno kalkulują, gdzie się opłaca, gdzie nie i w ten sposób wzmacniają naszą pozycję. Dziwne co? Że wszystkie te maile jakoś stawiają polityków PiS w świetle strategicznych geniuszy wręcz. Co więcej, już kilka razy zwracaliśmy uwagę na zachowaną kulturę w tych wiadomościach. Zauważcie, że nie ma tam żadnego już nawet niecenzuralnego, ale potocznego wyrazu, a przecież to niby wiadomości na prywatnych skrzynkach pisane po to, żeby nikt się nigdy do nich nie dobrał, więc raczej jakaś potoczność w takim czasie, przecież oni już ile lat rządzą, no to w takim czasie by już tam weszła, nie? Tymczasem wszyscy doskonale wiemy, w jakim tonie przebiegają ich rozmowy, tych samych polityków, kiedy rzeczywiście ktoś ich nagra podczas prywatnego spotkania, a o tym nagrywaniu oni nie wiedzą. Jeśli
tutaj muszą mieć te iPhony, pokażę im, którzy ją dają. Co zrobią, tak? I co my zrobimy, jak flotylna teraz ale tam z północy Afryki będzie na południe. Wiesz, 7 milionów będziemy strzelać, będziemy odpychać im. Ostatnio nawet mówiła o tym Ania na kanale Bądź na bieżąco ekstra, tu macie fragment. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale jak na razie ta afera działa tylko na korzyść Dworczyka, a nawet rządu. I niesamowite jest to, jak się wszyscy dajemy nabrać. Przecież to już zaczyna wyglądać na przeciek kontrolowany. Najpierw Dworczyk broni kobiet, żeby nie wysyłać wojska na ulicę. Później martwią się o LGBT i chcą odsunąć Czarnka od prezydenta. No cóż... Naszym zdaniem wygląda to jak jedna perfidna ustawka. Ale tutaj macie więcej informacji o tym, więc wbijajcie. A teraz następny temat. Skoro to takie proste, że jedną ustawą można sprawić, że wszyscy będą więcej zarabiać, to czemu nie podniesiemy płacy minimalnej do 10 lub 20 tysięcy złotych? Zgodnie z przewidywaniami w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować porozumienia w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Tym samym rząd ma wolną rękę do jej ustalenia. Związkowcy nie dogadali się z przedstawicielami pracodawców w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2022. Rząd zaproponował, by wynosiła ona 3000 zł, co byłoby zbieżne z postulatami pracodawców, ale związkowcy chcieli mocniejszej podwyżki. Ponadto krytykowali zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Bez porozumienia pracodawców ze związkowcami w miesiąc po przeprowadzeniu rządowej propozycji do DSR oznacza, że rząd samodzielnie wskaże poziom przyszłorocznej płacy minimalnej. Zrobi to rozporządzeniem, które musi opublikować najpóźniej 15 września tego roku. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym roku, czyli 2800 zł i to oznacza wzrost o 7,1%. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrosłaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku o 1,3 zł. Poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 15 czerwca w komunikacie po posiedzeniu rządu. To był ostatni moment, w którym rządzący musieli przedstawić swoją propozycję. Kwota 3000 zł miesięcznie to wartość brutto. Po jej przeliczeniu na kwotę netto okaże się, że pracownicy zarabiający ustawowe minimum otrzymują do ręki co miesiąc więcej od 141 do niemal 300 zł. Tak duży rozstrzał możliwości podwyżki to efekt tego, że wciąż nie znamy założeń ustaw podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Jeśli ma pozytywne referencje z poprzedniego miejsca pracy, to znaczy, że dobrze radziła sobie z... Jedno pytanie. Jaki jest sens podawania przez rząd ich propozycji przed negocjacjami pracowników z pracodawcami? Przecież jeżeli dla pracowników 3000 to za mało i negocjować będą w górę, to pracodawcy zwyczajnie się nie zgodzą. Kompromisu nie będzie i rząd ustali te 3000. Tak samo w drugą stronę. Jak dla pracodawców 3000 to za dużo i będą negocjować w dół, to pracownicy, wiedząc, że rząd proponuje 3, zwyczajnie się nie zgodzą na propozycję pracodawców i kompromisu też nie będzie. Gdyby nikt nie wiedział, ile rząd zaproponuje, to dużo częściej osiągnęlibyśmy kompromis. Teraz jest to praktycznie niemożliwe, bo po co się układać na coś mniej korzystnego, gdy ma się zabezpieczenie w postaci stanowiska państwa. Trochę dziwne się to wydaje, szczególnie, że system ten został stworzony po to, żebyśmy my sami gdzieś tam swoją minimalną ustalali drogą różnych negocjacji, a to co robi rząd, to po prostu nam to utrudnia. On mówi tak i ma być tak. Bez sensu. Następny temat. A pani myśli, że kara śmierci powinna być przywrócona? Nie. Nie? Nie. Bo... Dla pedofilów, za dzieci, tak. Janusz Korwin-Mikke ruszył z sądu na Twitterze, której dopytuje internautów o pewną decyzję w razie odejścia. Nietypowa sonda wzbudziła niemałe kontrowersje. Jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, postanowił przeprowadzić na Twitterze sondę. Polityk, aktualny poseł, zdecydował, że chce poznać odpowiedź internautów na temat ich ewentualnych decyzji w razie odejścia. Odchodzicie w wypadku samochodowym. Czy wolelibyście, by waszego syna zaadoptowała? Taki wybór postawił przed użytkownikami
Twittera Korwin-Mikke, tyle tylko, że polityk zostawił im do wyboru wyłącznie dwie odpowiedzi – rodzina islamska i para gejów. Kontrowersyjna sonda szybko zaczęła zdobywać rozgłos na Twitterze. Łukasz Rogojsz z Gazeta.pl dosłownie ocenił pomysł posła Konfederacji pisząc: co prawda dzieci nie mam, ale w tej sytuacji wolałbym, żeby adoptowała je choćby i para orków, byle nie autor tej żenującej sondy. Z kolei Wojciech Biedroń z Sieci i w Polityce podsumował krótko: nawet jak na niego upiorne. Ale to też jest na zasadzie dyskusji o bardzo małym marginesie jakby spraw. I to jest taki argument, że żyją za nasze pieniądze ludzie, którzy nie powinni już żyć. Czy taka mocna ta sonda? Ja nie wiem. Jak dla mnie to przede wszystkim jest źle zadane pytanie, bo kto powiedział, że geje nie wyznają islamu? Oczywiście nie ortodoksyjnie. To może być zupełnie ta sama rodzina. I jedna opcja i druga. Pytanie powinno być pod to, czy w takiej sytuacji byście chcieli, żeby adoptowała dziecko para homo czy para hetero? Lub czy chrześcijańska czy islamska? Albo religijna czy niereligijna? I jak dla mnie to wtedy by było zupełnie normalne pytanie, bo z muzułmanami tak samo jak z chrześcijanami. Chrześcijańskich rodzin w Polsce mamy od groma, ale tylko nieliczne są radykalne, że wiecie, że w piątek nie jedzą mięsa, co niedzielę do kościoła, a seks tylko po ślubie. A homoseksualiści, choć wbrew zasadom niektórych religii, również często są wierzący. Ale zamiast doczepić się do braku u Korwina logiki, no to znowu się szuka skandali. A aferą tu jest tylko to, że ewidentnie pan Janusz nie ogląda naszych sąd ulicznych na kanale Co Mówią. Jakby oglądał, to wiedziałby, jak pytania zadawać. Sami zobaczcie. Co myślisz na temat kary śmierci? A słuchajcie, bo kiedyś polityków się paliło na stosach. A czy uważasz, że teraz też trzeba to przewrócić? No i co? Sami powiecie chyba, że to są lepiej zadane pytania niż u pana Janusza w sądzie, nie? Trzymają się kupy, są i tak mocne i dużo bardziej skandaliczne. No. Także wbijajcie na nasz kanał Co Mówią, subskrybujcie, zostawcie tam dzwona, możecie też wysłać dla pana Janusza, żeby się trochę doszkolił w robieniu sąd. A teraz lecimy z drętwym sucharem. Panie doktorze, moja gumowa lala ma katar, bo jest przepełniona. Tego suchara mamy od Benego 11, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złote przepełnienie. A jeśli i ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja. No i oczywiście wbijaj na mojego TikToka Maciej Podstawka lub Maciek BNB, no bo tam wrzucam same suchary i to jeszcze z napisami, więc możecie nawet po cichu je oglądać, żeby nikt nie słyszał tych głupot, jakie ja pierdzielę, nie? Tymczasem co? Wbijajcie na nasz kanał Co Mówią. Zaraz pojawi się fragment jednego z ostatnich materiałów, tego, gdzie zapytaliśmy Polaków, co myślą o powrocie Tuska, bo to, co tam się odwaliło, to po prostu nawet przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Kanał Co Mówią, tutaj będzie link, linki macie również w opisie i przy tym komentarzu. No i co? Widzimy się na Co Mówią. Uważam, że nie do końca, bo wtedy to według mnie niczego nie załatwi. Po prostu, jeżeli ktoś kogoś zabił i tą osobę też się zabija, przez coś kogoś zabiła, to po prostu jest więcej zabójców wtedy na świecie. To mija się z celem według mnie po prostu. Bardziej bym się skupił na rehabilitacji i resocjalizacji niż na... No ale na przykład, jeśli ktoś jest seryjnym mordercą, a potem wyjdzie z więzienia, to znowu kogoś zabije, nie? No ale jaki seryjny morderca raczej to nie wychodzi z więzienia. No w Polsce po 25 latach i tak się wychodzi, nie? Nawet jak ma się te dożywocie. A, no to...